Kalimera, dzień dobry, witamy w kolejnym vlogu, moi drodzy. Zaczynamy przygodę w Atenach, staliśmy delikatnie wcześniej od całej reszty. Reszta ekipy śpi, my stwierdziliśmy, że idziemy sobie coś zjeść na miasto. I wypić kawkę. Tak, wypić kawkę i po prostu napawać się Atenami. Będziemy tam na nich czekać, jak staną, ogarną się, to po prostu do nas dojadą. A Nikola, która się zajmuje naszym pieskiem, przed chwilą wysyła mi zdjęcie. Czapka zimowa, szalik i buty zimowe wyciągnęła, jest tak po prostu zimno podobno. Także naprawdę cieszymy się tym słońcem, które tutaj jest. I nasz apartament ma dostęp do takiego rooftopu, także bardzo przyjemna strefa. Można się poopalać, jeszcze tutaj brakuje tylko jacuzzi, no ale niestety nie ma. I cała moja ukochana panorama Aten. Uwielbiam to miejsce, naprawdę. Też ostatnio, jak powiedziałem na vlogu, że kocham Ateny, to jedna pani mi napisała, że co tutaj kochać, jak tu jest syf, pełno śmieci. W sumie mogę się z tym zgodzić, ale ma to w sobie taki swój niepowtarzalny klimat. Chociaż na starym mieście, wiecie, jakby tam jest elegancko, wszystko zrobione pod turystów, to nie jest tam źle, ale wiadomo, że w innych rejonach Aten, no tutaj już nie jest aż tak kolorowo. No i oczywiście nie obyło się bez mojego ulubionego miejsca, czyli rooftopik z widokiem na Akropol i na Stare Miasto, na Monastir Aki. No przepiękny, przepiękny widok, naprawdę. Jeden chyba z piękniejszych tutaj w Atenach. Pijemy sobie kawki, ja mam mimozę. Piękna, piękna pogoda. Dzisiaj się udało, wczoraj było tak trochę deszczowo i już byłam troszkę przestraszona, że będzie coś nie tak, ale dzisiaj już jest słoneczko, cieplutko, także dzień dobry ten. Wypiliśmy sobie kawkę, wodę i kierujemy się na Akropol. Idziemy na górę, żeby chłopaki też zobaczyli, jak to wygląda wszystko z góry. Jest jedno fajne miejsce, do którego idziemy. Chodźcie, panowie, bo źle idzie się. Gdzie fajnie wychodzą zdjęcia, fajnie wychodzą filmiki. Mamy piękną pogodę, więc korzystamy z tego, jak możemy. I idziemy właśnie tam. Za chwilę zobaczycie Atenę, ale z innej troszkę perspektywy. I oczywiście musieliśmy przejść do naszej ulubionej knajpy. Udało się znaleźć miejsce, tutaj teraz też jest wolne, ale przed chwilą był taki full, że myśleliśmy, że już nie usiądziemy. Więc nie tylko my lubimy tą miejscowe, mamy nasze jedzonko. Dziękuję bardzo. Czyli to, co w Grecji po prostu jest najlepsze. Ledwo co zjedliśmy i wszyscy w biegu. Ruszyliśmy do sklepu, bo moja kobieta ma małą zachciankę, ale ty w sumie tą zachciankę masz już od dawien dawna. Tak, nie jest taka zachcianka, że od tak, tylko ja o tym naprawdę już myślę dłuższy czas i to jest takie małe moje marzenie, żeby to zakupić, natomiast zawsze tak, wiecie, no myślałam, czy na pewno tego potrzebuję, czy na pewno to chcę, natomiast jesteśmy w miejscu, gdzie ten butik jest, u nas w Warszawie go nie ma, więc stwierdziłam, że skoro jesteśmy za granicą i mogę sobie pozwolić, żeby wejść, przymierzyć, zobaczyć, na żywo, to chciałam z tego skorzystać i mieliśmy 30 minut do zamknięcia, za chwilę zamykają to, więc a przed nami jeszcze trochę kolejki jest, więc musieliśmy tutaj naprawdę biec, żeby tutaj dotrzeć, ale jesteśmy, więc zobaczmy, co tam jest w środku. I co? Nie pasują? Nie ma tych butów, które ja chciałam, przymierzyłam teraz inne, znam już chociaż rozmiar, więc to jest spoko, natomiast no, jestem lekko zawiedziona. No jesteś, widzę. Chciałam kupić to tutaj, no bo tutaj butik jest. Tak. A okazuje się, że nie. Wybraliśmy się na sklepy, a dzisiaj jest niedziela i wszystko jest pozamykane. Są pootwierane sklepy, ale wiecie, takie mniej znane sieciówki, takie może lokalne, tak, że kto chce, to sobie otwiera. Ty chciałaś jeszcze do Pandory iść, tak? Do Pandory chciałam kupić siostrze prezent, bo... Tak. Ostatnio byliśmy tutaj i kupiłyśmy sobie razem zawieszki, z charmsy z Pandory, takie same. I ona tego charmsa zgubiła i bardzo jest jej przykro z tego powodu, więc po prostu chciałam pójść do tej Pandory, w której to kupiłyśmy i kupić jeszcze jednego, no natomiast nie jest to mi dane dzisiaj.
W ogóle nastąpiła nieoczekiwana zmiana planów i nie mieliśmy w ogóle w planach jechać nad morze. A właśnie to robimy, bo tutaj chłopaki stwierdzili, że chcą zobaczyć trochę greckiego morza. Nie wiem, oni chyba są pierwszy raz w Grecji, tego co tak mi się wydaje. Dlatego jedziemy na kalamaki. Generalnie Ateny nie mają zbyt wielu ładnych plaż. Nie mieliśmy w ogóle w planach jechać aż tak daleko się zapuszczać, bo jesteśmy po prostu w Atenach zbyt krótko. Chciałbym im pokazać takie, wiecie, typowe rzeczy w Atenach. Daleko będziemy jechać? No, z godziny na pewno tramwajem. Ja pierdzielę. Cześć kotek. Dzień dobry. W ogóle tu jest plaga, ale to plaga bezdomnych kotów. Jest ich tutaj cała masa. Jednak wybiliśmy chłopakom z głowy wyjazd nad morze, ponieważ to jest po prostu daleko, a nie mamy zbyt dużo tutaj czasu. Także teraz lecimy na Akropol odchamić się trochę. Ja co prawda na Akropolu byłem 10 razy. Tak mi się wydaje, ale zawsze ten widok mnie zachwyca. Zachwyca. Za ciebie, ja jestem w Atenach już chyba tam czwarty czy piąty raz, a na Akropolu nigdy nie byłam, nigdy tu nie wyszliśmy, więc czas najwyższy. A kolejki na Akropol są przepotężne, Jesus, to się nie kończy. No to ładnie, no będziemy tak stać. Jakby wszystko dzisiaj idzie trochę nie po naszej myśli, mam wrażenie. Cały czas próbujemy zrobić, żeby zrobić jak najwięcej, a nam totalnie to nie wychodzi. W ogóle mały protip, jeżeli macie poniżej 25 lat, to wchodzicie za friko na Akropol, także masz szczęście. Jestem ja muszę bulić. Najmłodsza tutaj, we wszyscy bulcie, a ja wchodzę za friko. Maybe that's what you need. I can see you vibing, still grinding. Throwing that back, but my door back, baby, you back, yes, she back. And you know what I need. I can see you vibing, see you grinding. Czy to grecki Bóg Zeus? A tak, cały jak okazało. Jak się podoba? Pięknie tutaj. Pięknie jest, nie? No, wczoraj Ania. Pięknie jest i po prostu aż chce mi się płakać, wiecie? Naprawdę. To jest niesamowitego. Chociaż byłem przekonany, że jakby tego więcej jest tutaj. Tak się już wchodzi, ale pewnie wiecie, wszystkie te najfajniejsze rzeźby zabrali do muzeum, no nie? Si. Prawda. A tobie jak się podoba? Bardzo, ale nie podoba mi się to rusztowanie. Mogą no niestety Akropol. Ale niestety Akropol jest odrestaurowywany, tak to się mówi? Dobrze powiedziałem. I niestety tutaj te dźwigi muszą być, ale kilka lat temu było jeszcze gorzej. Tutaj wszędzie były te rusztowania, teraz są tylko po tamtej stronie z tego co widzę. Akropol pozwiedzaliśmy i teraz przyszedł czas na jedzenie i tutaj Tania wynalazł jedną knajpę właśnie w pobliżu Starego Miasta i patrzcie jakie tu są kolejki, ja tu nigdy w tej knajpie nie byłem, ale patrzcie co tu się dzieje. Tu jest kolejeczka i dodatkowo tam są stoliki, jest sporo stolików, także miejmy nadzieję, że to pójdzie bardzo szybko. A obok mnie, patrzcie, jest również jakiś plitark i w ogóle przez całą ulicę się ciągnie ten plitark i tu można kupić różnego rodzaju cudeńka. Dobra, kochani, my już meldujemy się w Polsce i generalnie od razu wam powiem, że ten vlog miał całkowicie inaczej wyglądać. Nasz wyjazd zakończył się tak naprawdę tragicznie. Potruliśmy się w taki sposób, że po prostu ledwo wróciliśmy do Warszawy. Ja płakałam tak, z myślą o tym, że muszę wsiąść do samolotu i przyjechać tutaj. Jak mogliście zauważyć, byliśmy w takiej bardzo dobrej restauracji, przynajmniej była bardzo polecana tutaj przez lokalsów. Opinii miała mnóstwo pozytywnych na Google, bo tym się też trochę inspirowaliśmy i stwierdziliśmy, że pójdziemy zjeść coś innego niż cały czas to samo, a po prostu byliśmy w centrum i chłopaki zjedli pyszne dorady, przepyszne rybki, a my z Anią wzięliśmy małe gawra, czyli to są takie sardynki greckie i dodatkowo wzięliśmy kalmary, które były naprawdę dobre. A teraz, jak nawet sobie myślę o tym, tak, jest niedobrze. To ci jest niedobrze. I po obiedzie wróciliśmy elegancko sobie do apartamentu i szykowaliśmy się już na takie popołudniowo-wieczorne wyjście. Miałem jeszcze chłopakom pokazać kilka ciekawych miejsc i również w tym i wam.
I wyobraźcie sobie, że jak na pstryknięcie palca ja się kąpię, Ania przychodzi po prostu do toalety i mówi, że jest strasznie niedobrze i że mam wyjść, bo będzie wymiotować. Po niej zacząłem to robić ja. Generalnie cały ten wczesny wieczór i cały wieczór i poranek kolejny. I cała noc, jakby już wszystko po prostu legło w gruzach. Tak. I było nam strasznie, mi było po prostu bardzo przykro, bo oczywiście tam nasi chłopacy poszli sobie wieczorem. W ogóle jeszcze fajne takie miejscówki odkryli, gdzie jak wysyłali jakieś zdjęcia i pokazywali filmiki, to tak bardzo żałowałam. No natomiast no nic, mi po prostu nie mogliśmy z tym poradzić. No niestety. Najbardziej właśnie przerażała mnie wizja, że musimy jechać na lotnisko, wsiąść do tego samolotu i jeszcze przetrwać całą podróż. No ale co, jesteśmy w Warszawie i po prostu dalej odpoczywamy, bo o dziwo to nam nie minęło po jakby wymiotach tego. Tak, generalnie. Gdzie to powinno już wtedy ustąpić moim wrażeniem, mam wrażenie, że zawsze tak jest, tak? Że jak tak się zatrujesz, to jednak jeżeli to później z siebie jakoś wydalisz, to ci przechodzi, a nas w dalszym ciągu bolą bardzo, ale to bardzo żołądki. Więc jeszcze poczekamy pewnie dzisiaj, jak nam nie przejdzie do wieczora, to zapewne udamy się gdzieś do lekarza, żeby nam coś przepisał, bo cokolwiek zjemy, to po prostu ten ból się nasila. Teraz jest okej, bo nic nie jedliśmy od kilku godzin, ale jesteśmy tacy głodni, ja to po prostu umieram wręcz z głodu. I mam wrażenie, że też wymęczeni tym wszystkim. Tak, w sensie, zawsze po takich chorobach się jest oczywiście zmęczonym, więc po prostu mamy teraz zamiar trochę odpocząć, żeby jak najszybciej wrócić do żywych, bo Warszawy pracy na nas dużo czeka, więc nie ma czasu na chorowanie. Tak. Ale też oczywiście nie obwiniamy restauracji, bo wydaje mi się, że to nie przez to, wiesz, że nie można też powiedzieć, że jakby my może już tam po prostu nie pójdziemy, ale też nie będziemy wam podawać dokładnej nazwy, gdzie jedliśmy i tak dalej, bo skoro ona miała naprawdę dużo, dużo dobrych ocen. I tam były też takie kolejki, my też czekaliśmy chyba pół godziny, żeby wejść. Ale chłopacy się czuli super. Wydaje mi się, że po prostu my niefortunnie trafiliśmy na jakiś zły sort tych ryb, więc jakby też nie będziemy nikogo tutaj obwiniać. Stało się, co się stało, to się nie odstanie. Mamy nadzieję, że kolejny nasz wyjazd, wspólny tym bardziej, po prostu będzie bardziej szczęśliwy i że takie atrakcje się już nie powtórzą. Też było mi smutno z tego powodu, bo będąc w Grecji, jedąc w multum restauracjach, nigdy mi się nic takiego nie przytrafiło, a tam, no niestety, tak się niefortunnie trafiło i też jestem trochę smutny, bo miałem właśnie chłopakom pokazać trochę inne Ateny, w sensie, wiecie, wieczorem mieliśmy iść na po prostu inne atrakcje, a musieli tak to iść sami i po prostu radzić sobie sami. Także kochani, ślicznie dziękuję wam za tego vloga, my lecimy się kurować i miejmy nadzieję, że będziemy już w lepszym samopoczuciu przy następnym vlogu, także dziękujemy jeszcze raz i widzimy się niebawem, także ciao!